Zapraszam na superkońsy.pl. Najtańsze końsy w sieci, wiele metod płatności, najszybsza dostawa, tysiące zadowolonych klientów. Z kodem rabatowym MATROM dostaniecie końsy 5% taniej. Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem MATROM, a to kolejny odcinek z FIFA 18 na moim kanale. W dzisiejszym odcinku podzielę się z Wami pierwszymi nieopublikowanymi wcześniej screenami z trzeciego rozdziału The Journey. Jak sami dobrze wiecie, EA Access daje nam możliwość zagrania jedynie w pierwsze dwa rozdziały, natomiast już dzisiaj w internecie zaczęły pojawiać się screeny z kolejnych rozdziałów tego trybu. Dzisiejszy odcinek może zmienić Wasze przypuszczenia odnośnie tego trybu o 180 stopni, dlatego obejrzyjcie ten odcinek od początku do końca, a jeżeli nie chcecie mieć spoilerów, to wyłączcie go w tym momencie. Natomiast zanim zaczniemy, upewnij się, że masz kliknięty przycisk subskrybuj, aby nie przegapić kolejnych materiałów z tej serii. Natomiast jeżeli ten odcinek Wam się spodoba, to zostawcie łapkę w górę, aby ten film mógł dotrzeć do jak największej ilości osób. Także przejdźmy już do sedna sprawy. Zaczynając od samego początku, wszystkie screeny pochodzą z trzeciego rozdziału, czyli od momentu przejścia Alexa Huntera do Los Angeles Galaxy. Na pierwszym zdjęciu możecie zauważyć sławnego koszykarza ligi NBA, udzielającego wywiadu dla telewizji klubowej. Dowiadujemy się w tym momencie, że James Harden korzysta z przerwy w sezonie i ogląda mecze piłkarskie, a w szczególności jest zachwycony naszym głównym bohaterem i tym, co robi na boisku. Na kolejnym zdjęciu możemy zauważyć Thierry'ego Henry'ego, który również udziela wywiadu dla stacji Galaxy TV. Francuski piłkarz również skupia się na transferze Alexa Huntera do drużyny ze Stanów Zjednoczonych. Kolejny screen to prawdopodobnie pierwsze spotkanie Alexa Huntera i Thierry'ego Henry'ego twarzą w twarz. Możemy zauważyć, że znajdują się oni w tunelu prowadzącym na boisku. Być może jest to pierwsze spotkanie tuż przed prezentacją naszego głównego bohatera. Jednak dużo bardziej interesujący jest fakt, że Francuz zaprasza naszego głównego bohatera na imprezę, argumentując to faktem, że będzie mógł poznać tam dużo nowych osób, które ułatwią mu aklimatyzację w nowym miejscu zamieszkania. Na kolejnym zdjęciu możemy zauważyć Alexa Huntera trzymającego swoją kartę w trybie Ultimate Team. Jak sami dobrze wiecie, w poprzedniej wersji gry po przejściu trybu The Journey otrzymywaliśmy podobną kartę naszego głównego bohatera i być może to właśnie tą kartę otrzymałem po przejściu trybu fabularnego w FIFA 18. Kolejny screen przedstawia nam nieznaną do tej pory młodą dziewczynę. Kiedy pojawiła się ona po raz pierwszy na trailerach, wiele osób przypuszczało, że będzie to pierwsza dziewczyna Alexa Huntera. Jednak ten screen chyba rozwiewa wszelkie wątpliwości, ponieważ jak sami widzicie, w drugim zdaniu używa słowa tata. Morał z tego wszystkiego jest bardzo prosty, mianowicie dziewczyna, która pojawia się w trzecim rozdziale, jest siostrą naszego głównego bohatera. I ostatnią rzeczą, którą chciałbym Wam dzisiaj pokazać, jest screen z kolejnej rozmowy pomiędzy Alexem Hunterem a francuską legendą. Mianowicie w tym momencie dowiadujemy się, że siostra naszego głównego bohatera ma 16 lat i również gra w piłkę nożną. Co ciekawe, występuje ona w drużynie Stanów Zjednoczonych, która właśnie rozgrywa swoje towarzyskie spotkanie. I w tym odcinku to już chyba wszystko. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się spodobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję, aby nie przegapić kolejnych materiałów z tej serii. Także trzymajcie się, na razie i piona.